Dzień dobry, drogi słuchaczu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 3% lepszy. Dzisiaj będziemy mówić o holistycznym prawie przyciągania. Jak być może się domyślasz z poprzednich odcinków, jeżeli jest mowa o czymś holistycznym, to moim gościem będzie Grzegorz Cieślik, autor książki Holistyczne podejście do życia. I tym razem będziemy mówić o tym, czym jest holistyczne prawo przyciągania, czym ono się różni od sekretu, i czy można do swojego życia przyciągnąć wszystko, o czym się tylko zamarzy. Polecam, bardzo inspirująca rozmowa, skłaniająca do różnego rodzaju przemyśleń. Bardzo ciekawe wnioski Grzegorza. Zapraszam do wysłuchania. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Powinniśmy być na żywo. Hello, hello. Jesteśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy z Wami. Mamy nadzieję, że nas widzicie, słyszycie, bo dzisiaj mam jakieś problemy techniczne. Więc dajcie znać, czy nas widać i słychać, bo coś nie widzimy w ogóle, wyświetleń. Nie wiem, możliwe, że technologia nas dzisiaj pokona, trzymam kciuki, żeby nie. Zaczynamy live'a, zaraz jeszcze sprawdzę na Facebooku, czy nas widać. Mam nadzieję, że tak. No i zobaczymy, no musimy działać z tym, co mamy. Czekajcie jeszcze sekundkę. No niby jesteśmy na żywo. Tak. Niby nas widać. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Startujemy. Jak możecie, napiszcie w komentarzu. O, teraz nagle się wszystko odblokowało. Widać, słychać. Okej, no to startujemy. Z tej strony Marcin Kądziołka i Grzegorz Cieślik. Ja jestem współzałożycielem i prezesem wydawnictwa Złote Myśli, które na dniach, bo 26 września wydaje książkę Grzegorza. Grzegorz jest trenerem mentalnym. Grzegorz już ostatnie kilka razy nam opowiadał o holistycznym podejściu do życia, o holistycznym rozwoju osobowości i za każdym razem mamy troszeczkę inny temat. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie przyciągania albo możliwości przyciągania różnych rzeczy do swojego życia. I od razu powiem, że mam taką dygresję osobistą, że bliska mi osoba, nie będę mówił kto, ale bliska mi osoba powiedziała, ale jak to, Grzegorz ostatnio powiedział, że prawo przyciągania nie działa. I mówię, poczekaj, spokojnie, zobaczymy, no będzie live na ten temat, to zobaczymy, co ma do powiedzenia w szczegółach. Grzegorzu, jak to jest z tym prawem przyciągania? Powiedz nam wszystkim, o co chodzi. Witam wszystkich. Na początku mam do Was taką prośbę, jeżeli możecie, udostępnijcie w tym momencie tego live'a u siebie gdzieś na profilach bądź na grupach, bo niestety z powodów technicznych ja nie mogłem wcześniej tego zrobić, także mam teraz do Was prośbę. Na pewno dzisiaj tutaj również dostaniecie bardzo merytoryczną wiedzę, a w zamian za to bardzo Was proszę o udostępnienie tego live'a, gdzie możecie, żeby rozpowszechniać holistyczne podejście do życia właśnie. No i teraz, co z tym przyciąganiem. Ja już na ostatnim live'ie, właściwie na każdym, który był, ponieważ ten holizm, on się cały czas przekłada przez każdy temat, który byśmy sobie nie wymyślili. Działa, do tej pory znali jako na przykład sekret na zasadzie myślisz i to się pojawia w twoim życiu. To nie do końca tak działa. Są tylko pewne wyjątki, w których może to tak zadziałać i musi być spełnionych szereg warunków, żeby to tak zadziałało. Tak naprawdę, jakbym miał to tak w skrócie powiedzieć oczywiście, to my nie tyle przyciągamy, co kreujemy. A to jest zasadnicza różnica. Kreuję sobie pewnego rodzaju energię na tym najgłębszym poziomie. Wspierane jest to przez poziom mentalny dzięki przekonaniom, schematom, sposobowi wysławiania się, działania na poziomie fizycznym. I nagle dzieje się w moim życiu to, co nie do końca przyciągnąłem, tylko ja sobie to stworzyłem. Dam przykład. Jeżeli będę pałał nienawiścią do wszystkich, jeżeli będę każdego opluwał, to co przyciągnę? No przyciągnę to samo, bo w końcu ktoś nie wytrzyma i mnie opluje albo mnie załaduje lewego sierpowego,
Ale czy ja to przyciągnąłem? Zacząłem to analizować i się okazuje, że nie tyle ja to przyciągnąłem, co ja to stworzyłem, a to jest zasadnicza różnica, bo przyciąganie odbiera nam nasz wkład w ten proces. To znaczy, jasne, no niby mam sobie coś pomyśleć i to przyciągnę, ale ja sobie myślę o różnych rzeczach i ich nie przyciągam. Dam wam prosty przykład. Już od dziecka, chyba jak większość chłopaków, nie wiem, czy Marcinie, ty tak miałeś, czy ci, którzy nas oglądają, też tak mieli, fantazjowałem sobie na różne tematy. No i jako dziecko, zwłaszcza nastolatek, no to gdzieś tam takie fantazje były, że jestem tym Supermanem i po prostu jak znajduję się w publicznym miejscu, a jest jakaś piękna kobieta i zaczepia ją 6 bandziorów, no to ja staję w jej obronie i wszystkich pokonuję. I do tej pory się to nie ziściło. A latami, dziennie, po kilka razy tworzyłem sobie taki obraz w głowie. No to gdzie ta sytuacja? Mhm. Nigdy jej nie doświadczyłem. Dlaczego jej nie przyciągnąłem? Powiem coś więcej. Bardzo tego chciałem. No kto by nie chciał zostać superbohaterem i uratować księżniczkę, z którą szczęśliwie powsze czasy. No nigdy takiej sytuacji nie było. Podobnej? Nie mogę sobie w tym momencie nawet przypomnieć. No to co jest z tym przyciąganiem? Skoro przez lata, właściwie codziennie, strzelam od 7, 8 roku życia do 15, 17, i cały czas gdzieś w mojej głowie było takie pragnienie właśnie, żeby zdarzyła się sytuacja, w której ja pokażę męskość. Zdarzyły się takie sytuacje, ale ja raczej byłem ofiarą niż tym Supermanem. No to co się wydarzyło? Gdzie to przyciąganie? No właśnie, ja nie tyle miałem to przyciągnąć, co ja po prostu tego nie kreowałem. To jest zasadnicza różnica. Kreacja wychodzi z naszej świadomości na temat siebie, na temat świata, który mnie otacza, na temat tych trzech poziomów. Jak jestem świadomy, jak one działają, to zaczynam świadomie sobie wizualizować, co otwierać się na pewne sytuacje i ja zaczynam tworzyć energię, która otwiera mi kolejne drzwi, abym doszedł do tego, co tam w tej głowie gdzieś jest. Przyciąganie to jest bardziej na zasadzie, no jest tam coś i ja sobie to przyciągnąłem. Niby ma to sens na poziomie logicznym, ale w praktyce wygląda to inaczej. Mało tego, w tym przyciąganiu no jest kilka rzeczy, które się nie do końca zgadzają, jak między innymi to, co już powiedziałem, że chciałem coś przyciągnąć. Dwa, znam mnóstwo ludzi, którzy pracują z tym przyciąganiem i dorobili się depresji, bo na przykład chcieli przyciągnąć, no co można przyciągnąć, jak nie wspaniałego partnera bądź pieniądze, no ludzie tylko w to lecą. No i się okazuje, że no nic takiego nie przyciągają, ale w momencie, kiedy ja poznaję ludzi, którzy sobie kreują, czyli przyciąganie kojarzy się z poziomem mentalnym. Staram się to tak ubrać w słowa, żeby to było jak najbardziej zrozumiałe, bo ja to czuję, tylko teraz muszę to ubrać w słowa. Przyciąganie to poziom mentalny, w którym my czekamy, aż coś przyciągniemy. O, jest w nas taka bierność trochę. Przyznacie mi rację. A w kreowaniu, jak nie ruszę, to nic nie wykreuje. I teraz kreowanie działa w taki sposób, że ja zaczynam kreować działaniami na poziomie fizycznym coś, na poziomie mentalnym to jakby też wspieram. Poziom energetyczny zaczyna mi otwierać pewne drzwi i zaczynam tworzyć świat, którego jeszcze przed chwilą nie było. I to, co mam przyciągnąć, jest właśnie wykreowywane dopiero. Więc nie do końca to przyciągam. To jest tak, jakby Tarantino powiedział, przyciągam fajnych aktorów do swoich filmów, dlatego mam sukces. Nie. On kreuje swój świat, swoją wizję i on wykreował siebie w tym świecie i dlatego ci aktorzy się pojawiają. Gdyby on siebie nie wykreował, to nic nie przyciągnie. Kreował, mam na myśli, przecierał nowe ścieżki, pokazywał, ja jestem jako narzędzie i ja kreuję świat. I teraz w tym świecie zaczną się pojawiać pewne osoby, ale nie dlatego, że on je przyciągnął, bo co przyciągnęło, tylko to, że on wykreował miejsce, żeby to coś się pojawiło. Czyli tu bardziej od tej strony należy patrzeć. Notabene, powiem wam, oglądałem wywiad z Tarantino na temat, dosłownie wczoraj, na temat tego jego nowego filmu w kinie. I padło pytanie, Quentin,
jak ty to robisz, że tworzysz takie ciekawe filmy i takie fantastyczne dialogi, gdzie niektóre twoje sceny są tak kultowe, że wszyscy je znają na pamięć. Wiecie, co powiedział? Odpowiedział bardzo prosto. Ja tego nie robię. Ja to dostaję z góry. Kolejny przykład tego, że Tarantino nie wie, co robi. On bardzo świetnie to tam opisuje. Polecam wam zobaczyć wywiad z Tarantino teraz w Skitecz, jak go wczoraj na YouTubie, gdzie Tarantino mówi, ja po prostu to dostaję, ja słyszę te dialogi w głowie, po prostu jak wejdę sobie w stan medytacji, tylko on tego medytacją nie nazwał, on to nazwał taką zadumą i po prostu zaczynam pisać. A potem zjawia się aktor, on to mówi i jest hit. On mówi, ja nie rozumiem tego procesu. Ale zobaczcie, co on robi. On najpierw kreuje, on jest otwarty na to, chce zrobić nowy film. Ten film będzie po mojemu, bo jest takim narzędziem. Gdybym chciał zostać reżyserem, to nie będę robił, na przykład jestem fanem Spielberga, nie będę robił filmów takich jak Spielberg, bo wtedy byłbym Spielbergiem 2. Nic nie przyciągnę, ani nic nie wykreuję, jeśli będę tego zamiennie używał. Natomiast w momencie, kiedy posłucham siebie jako narzędzia i wymyślę najbardziej idiotyczny dialog, jaki mógłbym wymyślić, ale to popłynie ze mnie i wykreuję wszystko wokół tego dialogu, to nagle powstanie film i stanę się bardzo znanym reżyserem, który będzie się różnił od Spielberga i od Tarantino, bo wykreowałem coś i w tym się nagle jest miejsce na to, żeby coś się pojawiło, więc bardziej patrzcie od tej strony, kreuję coś, chcę, żeby coś się pojawiło, to ja zaczynając od poziomu mentalnego, bo tam się zazwyczaj to dzieje, tam jest początek, najpierw muszę to poczuć, czyli otworzyć tą energetykę, a na poziomie fizycznym zadziałać, kreować i nagle pum, pum, to się zaczyna pojawiać. Więc to jest kreacja, nie przyciąganie w tym rozumieniu, bo do tej pory, przynajmniej ja to tak odebrałem, jeżeli wy macie jakieś inne zdanie, to napiszcie w komentarzach, że przyciąganie to jest na tej zasadzie, okej, skupiam się, bardzo tego pragnę, no i gdzie to jest? I to jest wszystko. Więc nie przyciągamy, kreujemy. Ale z tego, co pamiętam, z filmu Sekret i z książki i w ogóle z całego tego ruchu, który no, kilka lat temu był bardzo popularny, bo to też brzmi tak łatwo, nic nie za bardzo nie trzeba robić, wystarczy sobie siądę, pomyślę i to mi się już właśnie pojawi. Wielu ludzi tak to pytało właśnie. No właśnie, że nie ma tego działania, ale początek wydaje mi się, że jest dokładnie taki sam, że też trzeba wyjść od poziomu mentalnego, bo właśnie musisz sobie coś zacząć wyobrażać, ale zaraz za tym wyobrażaniem ma iść jakieś uczucie, bo bez uczucia, bez takiego silnego związku emocjonalnego nic się nie wydarzy. No to gdzieś potem nastąpił jakiś rozjazd, że tak jakby może to trochę chwyt marketingowy w filmie Sekret i w całej tej akcji z Sekretem, że jakby do tego dołożyć fizyczne działanie, to już by nie było takie cool i sexy i nie przemawiałoby do wszystkich, tylko że kurczę, no jednak tam jest jakaś praca, jednak coś muszę zrobić. Jak sądzisz, czy to jest właśnie ten efekt, że świadomie pominięto pewien etap, bo to no tak mi wygląda, że to jest po prostu pominięcie któregoś z etapów, gdzieś tam końcowego i dlatego jest ta różnica. Powiem tak, Sekret zrobił coś, czego ja nie zrobiłem do tej pory, dlatego że no właśnie nie bardzo mi to leży gdzieś tam na tym poziomie energetycznym. Nie mogłem nigdy się przemóc zbytnio i dlatego wiele tracę w tym kontekście. Zaraz wam powiem, do czego zmierzam. Sekret zrobił świetną rzecz, to znaczy, czy ludzie, którzy to jakby tworzą ten projekt, no oni właśnie marketing świetnie. I teraz tak jak powiedziałeś, pewne słowa się nie sprzedadzą, a pewne się sprzedadzą. Równie dobrze możemy to w polityce zauważyć. I teraz tak, jeżeli ludzie ogólnie z poziomu mentalnego mają taki schemat lenia i jaki proces łatwiej ludzie przyswoją? Taki, w którym mają minimalnie coś zrobić, czy taki, w którym muszą się napracować? Oczywiście, że wybiorą ten pierwszy. Więc sekret trochę jest odchudzony, trochę lekko zniekształcony, tak, żeby dotarł do większej ilości ludzi, do masy. I ja to tak nazywałem. Ja od zawsze mówię, że sekret jest w dużej części marketing. Nie wszystko, bo tam jest rzeczywiście ten proces, on działa. Ja zastanawiam się jeszcze nad jednym, a tego nie wiem. Może wy mi odpowiecie, drodzy widzowie, albo ty, Marcinie, bo może błąd jest w tłumaczeniu. Bo może
po polsku, jak wiecie, znawcy języka angielskiego czy różnych języków tłumaczą tak dosłownie, że czasami za głowę człowiek się może złapać, więc może źle przetłumaczono sens tego całego projektu, bo tłumaczenie przyciąganie samo w sobie zawiera pewnego rodzaju bierność, a mechanizm odpowiedzialny jest na zewnątrz. Natomiast kreowanie, dokładnie lustrzane odbicie, no mechanizm tworzący jest we mnie, czyli ja kreuję. Niby subtelna różnica, ale znaczna, bo kreowanie, odpowiedzialność jest w 100% moja, a w przyciąganiu pewnie tam coś nie zadziałało w tym przyciąganiu, nie? Czyli zobaczcie sobie, to jest blisko siebie, ale różne kierunki działania, różne kierunki odpalania umysłów w umyśle schematu. Powiem tak, wielu ludzi do mnie trafiało z tematem przyciągania, że mają z tym problem. I w momencie, kiedy myśmy przepracowywali to dochodziłem właśnie między innymi do takich punktów, które sugerowały, że te osoby to źle rozumieją. Jak zamieniłem słowo przyciąganie na kreowanie, to coś w nich przeskakiwało, na początku byli trochę zniesmaczeni, że muszą trochę więcej, może inaczej, powiem to na zasadzie proporcji. Przyciąganie większość ludzi odbierało jako ja robię 30%, a 70% się robi. Mhm. A kreowanie jest wręcz odwrotne. Ja robię 60%, a 40% to jest ta energetyka, która mi otwiera pewne drzwi i pewne rzeczy mi się pojawiają w życiu. Mało tego, przyciąganie sugeruje, że tam coś jest. I ja to przyciągam. Mhm. A kreowanie pokazuje, jaka jest bardziej rzeczywistość. To się pojawia. To wcześniej mogło nie istnieć. To się pojawia, bo ja wykonałem proces kreacji i jest miejsce teraz na coś, żeby coś się pojawiło. Dosyć szumnie to tak teraz szeroko opisuję, ale chcę, żebyście zrozumieli tą niby subtelną, ale znaczącą różnicę. Może coś totalnie istnieć, więc nie mogę przyciągnąć czegoś, co nie istnieje, ale mogę to wykreować. I tu jest ta różnica. Może inaczej, nie krytykuję sekretu, tylko chcę pokazać, że sekret to jest ten taki płytszy, najbardziej prosty sposób pokazania tego, a klucz kryje się głębiej, właśnie w tym, co powiedziałem. Jeżeli coś nie istnieje, to jak mogę to przyciągnąć? I wtedy to ludzie się blokują. Jeżeli mam przed sobą 10 przedmiotów, to nie przyciągnę ci przedmiotu, którego tam nie ma, ale wykreować go mogę. I zauważyłem, że można kreować rzeczy, które nie istnieją, procesy, których jeszcze nikt nie odkrył. Na tym właśnie polega rozwój świadomości i postęp, nawet na poziomie fizycznym. Bo przecież kiedyś nie istniał mikroskop. No to teraz kto go przyciągnął? Kto kreował? W cudzysłowie oczywiście mówimy wszystko, czyli mam tu na myśli kierunek coś, co nawet nie istnieje, mogę wykreować i zrobić miejsce w życiu na to coś, natomiast przyciągnąć sugestia jest taka, że to musi już istnieć. No okej, no to mam jakiś wybór ograniczony. Mhm. Więc jakby w tą stronę chciałbym, żeby rozumieć różnicę. Tu nie chodzi o to, że sekret nie działa i tak dalej. On działa, tylko gdyby przyjąć samą ideę sekretu, okej, ale ludzie zaczynają sobie podpisywać pod to przyciąganie coraz większą bierność, a coraz więcej odpowiedzialności zrzucają na to prawo przyciągania. No to co? No, bardzo często to się zdarza w pieniądzach. Dlatego, że nie przyciągam pieniędzy. Okej, a co robisz, żeby je przyciągać? No myślę intensywnie, chcę je mieć, wiesz, patrzę na nie i po prostu wyobrażam sobie, że jest ich dużo. No i to nie działa. No bo tak pieniędzy nie przyciągnie. Chociaż, no właśnie, i teraz holizm wchodzi znowu. To wszystko zależy od poziomu duchowego. Bo może się takie coś wydarzy, będzie wizualizacja, ale to i teraz znowu każdą jednostkę trzeba traktować osobno. To będą osoby, które mają już taką moc, które są już na poziomie świadomości trochę dalej i one mają, tak jak wcześniej powiedziałem na ostatnim live'ie, w każdej klasie czy na przykład w firmie każde stanowisko ma jakieś zasoby. Kierownik może coś, menadżer może coś, zastępca dyrektora może więcej, a dyrektor może na więcej, a prezes to już wszystko może. I teraz w zależności od tego, na jakim jesteś stanowisku, to ci można zrobić. I teraz na pewnym poziomie świadomości
nie musisz zbytnio męczyć się już w kreowaniu, bo już te etapy przeszedłeś wcześniej, w poprzednich klasach. Więc teraz czasami wystarczy w pewnych kontekstach, że poziom duchowy ci zezwoli na to, że wystarczy, że pomyślisz, mówię tak ogólnie, wystarczy, że pomyślisz i to się jakby pojawi w twoim życiu. Ale tego nie można generalizować. Natomiast sekret generalizuje. Każdy może pomyśleć i już będzie miał pieniądze. Nie. Ktoś powie, no dobra, ja pomyślałem i mam. Zgadzam się, właśnie to tłumaczę, jak to działa. Ponieważ na poziomie duchowym jesteś trochę dalej niż inni, którym to nie wyszło i dlatego właśnie u ciebie się to pojawiło, a oni muszą bardziej kreować. A ty mogłeś sobie pozwolić na, w cudzysłowie, pstryknięcie palcem. I tu jest zasadnicza różnica. Więc żeby tego nie mylić, żeby to bardziej zrozumieć, to ja unikam słowa przyciąganie i bardzo często używam kreowanie. Bo kreowanie bardziej jakby wyjaśnia ten proces, jak on, żeby go po prostu zrozumieć, tak? Bardziej wyjaśnia, jak to funkcjonuje, jak to działa. Ale też sobie tak wyobrażam, że skoro zgadzamy się co do tego, że sekret generalnie działa, tylko jest pozbawiony, że jest taki spłycony, że jest tylko takim podstawowym poziomem, że jest pozbawiony tego elementu wykonawczego, to powiedz mi, czy zgodzisz się z takim czymś, że dla osób, które zafascynowały się całym ruchem sekretowym, nazwijmy to tak, film, książka i tak dalej, wszystko, co się działo wokół tej tematyki, że jeżeli taka osoba zaczęła właśnie wizualizować, działać, wymyślać i była na tyle jakby pochłonięta tematem, że ona samoistnie zaczęła coś robić, po prostu będąc cały czas myślami w jednym kierunku, zaczęła to wykonywać, pewne takie ruchy może też właśnie nie do końca uświadomione, ale wtedy takim osobom ten sekret działał. I teraz jak ty mówisz, a sekret nie wiadomo, czy działa, bo coś tam, to naturalnie pojawia się blokada, no bo mi zadziałało w tym, w tamtym, a tu nagle przychodzi Grzegorz Cieślik i mówi, nie, bo to jest zupełnie inaczej. No okazuje się, że jak wchodzimy w szczegóły, to nie jest zupełnie inaczej, tylko właśnie może, tak jak tutaj Mateusz przed chwilą napisał, że wiedza w filmie jest bardzo ogólna, brakuje tego działania, a to działanie jest wyjaśnione w innej literaturze, czy właśnie w innych szkoleniach, w innych w ogóle sposoby poznawania wiedzy. Czyli sekret jest bardziej na poziomie podstawowym, a żeby sprawnie używać tego narzędzia, to trzeba wejść głębiej, tak? Tak, i powiem coś więcej. No to, co powiedziałeś, że tam jakaś osoba przyciągnie, nazwijmy to, no nadal twierdzę, że na to wykreuje, to się zdarza, dobra, no teraz oczywiście wymyślę te statystyki, ale gdzieś tam na moje doświadczenie to jest jedna osoba na 100, na 200. No to co z pozostałymi 99? No właśnie, kiedy im się tłumaczy o kreowaniu, to nagle z tych 99 40-50 osób nagle zaczyna kreować. A gdyby dalej lecieli tym tokiem myślenia przyciągania, no to dalej coś by nie zadziałało, bo każdy inaczej odbierze to przyciąganie. To jednak cały czas mówiąc o przyciąganiu, oddajemy odpowiedzialność na zewnątrz. Cały czas. I większość ludzi nie zrozumie, jakby, że no dobrze, to jest przyciąganie, ale jak im mówię, to jest kreowanie, więc kreuj, to jakby z automatu oni się ruszają, bo... Natomiast będą osoby, tak jak powiedziałeś, tak jak ja wcześniej powiedziałem, że one sobie naprawdę pomyślą i to się stanie. I ten proces, czy nazwałbym przyciąganiem, również nie, dlatego że na to, żeby oni sobie pomyśleli i to się pojawi, to oni sobie wcześniej to zaczęli kreować. To się też nie pojawia znikąd. Oni wcześniej musieli kreować swój świat, żeby dojść do poziomu, w którym mogą sobie wykreować o wiele szybciej coś, ale to pojawi się tylko wtedy, jak wcześniej już wykreowali. Dlatego... Tutaj kwestia, tak jak mówię, no tłumaczenia, może w rzeczywistym języku, bo nigdy tego od tej strony nie analizowałem. Teraz sobie tak pomyślałem, może to jest po prostu źle przetłumaczone, może oryginalnie się to nazywa coś w rodzaju tworzenia, kreowania, stwarzania i tak dalej. Natomiast słowo przyciąganie, no tak jak mówię, z mojej praktyki wynika, że bardzo wielu ludzi zwiodło na manowce. No i to jest to niebezpieczeństwo właśnie, że ktoś jest pozbawiony tego działania i wtedy mu to nie zadziała. Tu Damian pisze właśnie, że o kreacji pisał już dawno, choć jeszcze wtedy nie miał takiej wiedzy na ten temat, że już tutaj jako przykład wrzuca post z 2014 roku, także już naprawdę sporo czasu temu, a już wtedy właśnie, 2014 to był chyba ten rok, gdzie było takie apogeum zachwycania się sekretem i już widać, że właśnie tutaj Damian jako przykład osoby, która zwróciła uwagę na to, że coś tu nie do końca jest tak. A odnośnie tłumaczenia cały czas sobie staram przypomnieć sobie, czy ja ten film oglądałem w oryginale, czy nie, ale
tam jest tak law of attraction, więc tam jest i tak przyciąganie. Tam na razie to nie jest błąd w tłumaczeniu, to bardziej jest taki świadomy zabieg. Pytanie, czy ktoś, twórcy Sekretu specjalnie to jakby dla celów marketingowych spłaszczyli, czy nie wiedzieli, albo miało być ciąg dalszy, nie wchodźmy w to. Fakt jest taki, że cały proces ma sens, tylko nie do końca jest taki dokończony. Tak? Tu chodzi o sposób też rozumienia tego po prostu. Niby podobne przyciąganie, kreowanie, ale tak naprawdę lustrzane odbicie. Trochę inaczej umysł zaczyna to pojmować. Wiesz, to jest tak, jak masz inne jakieś blisko znaczne słowa, które no niby mówią o tym samym, ale jednak całkiem inny mechanizm się kryje za nimi. I dokładnie tutaj to jest jakby... A tym bardziej to działało na ludziach, z którymi pracowałem. Tak? W momencie, kiedy oni sobie uświadomili kreowanie, to wzięli tą w końcu odpowiedzialność, a przy przyciąganiu to oni byli bardziej bierni i tak bardziej narzekali, bo nie wiadomo, czego się spodziewać. Podejrzewam, że jeśli ktoś przerobił Sekret w 100%, to ja podejrzewam, że on sam dojdzie do tego, że to nie do końca się przyciąga, a bardziej kreuje, czyli to bardziej po mojej stronie ma być to działanie, ale działanie właśnie holistyczne, bo to nie jest sztuka na poziomie fizycznym pracować na 8 etatów i się dorobić. No jest to możliwe, chociaż doba ma 24 godziny, ale załóżmy, jest to możliwe. Ale tu nie chodzi o takie przyciąganie, bo wtedy to nie chodzi o przyciąganie, tylko to jest po prostu zapracowanie na poziomie fizycznym. To przyciąganie, po mojemu kreowanie, znowu odbywa się holistycznie na trzech poziomach. Mhm. I teraz znowu, jak ktoś zapyta, a dlaczego w takim razie, nie wiem, no nie działa mi to przyciąganie, czy no bo tam znowu może być na którymś z tych poziomów coś nie tak. I teraz trzeba by przeanalizować każdy poziom. Dlatego ja zawsze powtarzam, słuchajcie, nie ma uniwersalnego narzędzia do wyremontowania pomieszczenia, nie ma uniwersalnej rady, jak żyć, i nie ma uniwersalnego sposobu nawet w holistycznym rozwoju osobowości. Tu każdy jest indywidualny i każdego trzeba prześwietlać osobno. Grupowo naprawdę, uwierzcie mi, mało rzeczy można zrobić, a właściwie chyba żadnej tak do końca. No dobra, można potańczyć chyba, to może wyjść, bo fajnie się tańczy w grupie, a nie samemu gdzieś w pokoju. Natomiast holistyczne podejście do życia to jest skupienie się na sobie, bez teraz żadnego tutaj ego i bez jakiegoś narcyzmu, po prostu skupienie się na sobie, bo to ja jestem w centrum tego świata, który tworzę i ja go kreuję, więc to, co się w nim pojawia, ma ścisły związek ze sposobem kreowania. A teraz spróbujmy to samo opisać językiem przyciągania. Jestem i przyciągam, czyli to sugeruje, że otacza mnie wszystko? No nie do końca. I teraz mogę to przyciągnąć, jak zacznę dobrze o tym myśleć, się angażować, nawet powiedzmy mentalnie i tak dalej, i tak dalej? No nie do końca, to nawet tak nie gra. Ja jestem centrum wszystkiego, jestem jądrem mojego świata, ja go kreuję i nagle te rzeczy się pojawiają w tym świecie. Jeżeli to jest spójne na trzech poziomach, to one się pojawiają. Więc ja nawet słowo kreowanie mógłbym zamienić na tworzenie, ale nadal nie pójdę w stronę przyciągania, bo to odpala nie te schematy na poziomie mentalnym, które powinny się odpalić. No, dokładnie. Jeżeli coś tworzę, no to też to jest moja jakby inicjatywa. Spójna na trzech poziomach, ale to ja jestem tym centrum. A przyciąganie... No odpala mi same inne schematy, jeżeli chodzi o... No, bo chodzi o to centrum odpowiedzialności, tak? Przy przyciąganiu odpowiedzialność ewidentnie jest poza tobą. Masz po prostu sobie coś pomyśleć i coś ma do ciebie przyjść. Jak nie przyjdzie, to nie jest twoja wina, to nie jest twój problem, po prostu coś nie zadziałało na zewnątrz. Tak? Przy kreowaniu ty jesteś kreatorem, więc ty jesteś tym centrum, które to ma wytworzyć. I myślę, tu jest zasadnicza różnica. Tak. Ale wchodząc już bardziej w szczegóły, czyli jak to zrobić, mamy świetny komentarz Gabriela, zaraz go tutaj wrzucę. Gabriel pisze, że najtrudniej jest wygenerować odpowiednie emocje, które pozwolą wzbudzić energię do tworzenia kreacji. To jest ten proces, o którym mówiłeś, tak? Emocje, one tworzą energię. Gabriel właśnie pisze, że najtrudniej jest wygenerować te emocje. Uważam, że przyciągamy tylko osoby lub zdarzenia. Czy mógłbyś podpowiedzieć, albo może w książce jest sposób na to,
skoro najtrudniej jest wygenerować odpowiednie emocje, to co zrobić, żeby to było łatwiejsze? Już się wczytuję w ten komentarz. Najtrudniej jest wygenerować odpowiednie emocje. Nie. Emocje jest bardzo łatwo wygenerować, bo emocja jest płytka i emocje, Gabrielu, jakbym chciał, to w 30 sekund wygeneruję u ciebie takie emocje, że prawdopodobnie wyłączysz tego live'a. Więc emocje jest bardzo prosto wygenerować. Uczucia bardziej, te wibracje głębsze, one, je jest bardziej trudno, może to jest złe słowo, wygenerować. I teraz kwestia. Im bardziej to, czego pragniesz, bo to też jest różnica, czy ty czegoś chcesz, czy ty czegoś pragniesz, ale w rozumieniu chce, leci z poziomu mentalnego, z ego. No i to wygenerować będzie ciężko, żeby to wykreować, bądź przyciągnąć, jakkolwiek tego nie nazwiemy nawet. Natomiast emocje, ja się zgodzę, one też mają pewnego rodzaju energię, natomiast te głębsze wibracje, które nazywamy uczuciami i tak dalej, one są silniejsze. To jest ciężej wygenerować. Emocje mogą to wspierać, jasne, zgadzam się. I teraz czekaj, bo chcę się odnieść, najtrudniej jest wygenerować emocje, które pozwolą wzbudzić energię do tworzenia kreacji. No zresztą się zgodzę, tylko emocje zastąpiłbym tymi głębszymi, nie wiem, nazwijmy to uczuciami na potrzeby tutaj tej rozmowy. Czyli coś, co jest wspólne w tym korze, w tym rdzeniu ze mną, jeżeli ja stamtąd będę chciał to wykreować, to mi będzie łatwiej. Bo to jest taki bezpiecznik. Po prostu jak jest burza i jest gdzieś spięcie w instalacjach elektrycznych, to każdy sprzęt ma bezpiecznik, który pierwszy pójdzie i nie zniszczy się sprzęt. Więc umysł jest pewnego rodzaju zły i na przykład kreujesz w sobie teraz nienawiść i mówisz, a niech cię przejedzie, no to gdyby ten poziom mentalny nie był bezpiecznikiem, to za chwilę byś zobaczył, jak samochód wjeżdża w mieszkanie i tego kogoś po prostu potrąca. Więc emocja nie tyle będzie kreowała, co będzie dawała ci sygnał, w którą stronę to zmierza. I oczywiście, jeżeli się ich nagromadzi ileś tam, to będzie pewnego rodzaju. Stąd na przykład no, negatywne emocje od razu widać na poziomie fizycznym. W postaci różnych chorób, wrzodów, najczęściej najpierw układ trawienny na tym cierpi. Więc uważam, że przyciągamy tylko osoby lub zdarzenia. Tak, ja się zgodzę, no, osoby lub zdarzenia, ale w tych zdarzeniach mają jeszcze miejsce na przykład przedmioty. No bo zdarzenie może mieć na przykład zawierać w sobie pieniądze, może zawierać w sobie jakiś samochód na przykład. Tak naprawdę możemy wykreować, no to co wykreowaliśmy do tej pory na świecie, to wszystko jest wykreowane. To kiedyś były marzenia, to kiedyś były myśli, to kiedyś były iluzje, ale napędzane poziomem duchowym one zaczęły urzeczywistniać. Więc tak, no zgadzam się, tylko słowo emocje zastąpiłbym głębszym jakby znaczeniem, na przykład uczuciami, chociaż to też mi nie do końca pasuje, bo to bardziej jest, no ale zostawmy to, niech to będą uczucia, bo emocje są płytsze, uczucia są głębsze, silniejsze. Dzisiaj powstają, tam się to troszkę dłużej robi, ale za to jest silniejsze, bo jest konkretniejsze. Się ogólnie z Gabrielem zgadzam, tak to wygląda. I teraz właśnie, no i po co to się dzieje? Wykorzystujmy te osoby, które się pojawiają w naszym życiu, wykorzystujmy, ale w pozytywnym znaczeniu mam na myśli, i te zdarzenia, bo nic się nie dzieje przez przypadek, bo sami je kreujemy, albo je dostajemy, no bo musimy na przykład coś przerobić, czyli na przykład jesteśmy w drugiej klasie i nagle dostajemy test do wypełnienia. No ty go tworzyłeś, nie? No bo dostałeś go. Ale od kogoś mądrzejszego. I tym mądrzejszym czymś jest poziom głowy i on ci daje czasami testy do wypełnienia. I teraz wykorzystując osoby i zdarzenia, które kreujesz w swoim życiu ty sam, no to potem jest test, czy dobrze to wykreowałeś i co z tym robisz. Więc ja kiedyś zrobiłem taki film na YouTubie, na moim kanale, dzwoń do mnie i jak coś potrzebują. Taki tytuł jest tego filmu. I tam opisuję, jak to wygląda. No właściwie 90% 8% osób dzwoni, zgadnijcie po co, jak mają problem.
Do mnie bardzo mało osób zadzwoni z propozycją napicia się kawy. Bardzo rzadko. Zawsze dzwonią do mnie, jak mają problem. No ale ja się nie dziwię, że nie dzwonią do mnie, jak na przykład, nie wiem, problem w sensie na poziomie mentalnym, taki życiowy, tak? Coś nam przerwało. Mam nadzieję, że Grzegorz zaraz się... O, coś nam przerwało. Ale jesteś. No jestem. No, więc ja się nie dziwię, że oni nie dzwonią do mnie, jak im się samochód zepsuje. No bo ja im nie pomogę. Więc dzwonią do mnie, bo jestem takim narzędziem. Więc teraz zmierzam do tego, że osoby, które się u was pojawiają w życiu, które wy sobie wykreujecie, które się jakby pojawiają na waszej drodze, to wy je wykorzystujcie. Jeżeli pojawi się automechanik, to go wykorzystaj do tego, żeby ci samochód naprawił. Jeżeli pojawi się muzyk, to go wykorzystaj do tego, żebyś się może nauczył grać na albo na pianinie. Jak pojawi się Grzegorz Cieślik, trener mentalny, to go wykorzystaj do tego, żeby coś ci... I teraz w ten sposób się budujecie holistycznie. I na każdym poziomie będziecie spotykali inne osoby do każdego z tych poziomów. Spotkacie dietetyka, no to go wykorzystaj. Nie gadaj z nim o bzdurach, tylko zapytaj, ej, jesteś dietetykiem, no to słuchaj, ty mi daj wiedzę, ja u ciebie skorzystam z wiedzy, ty u mnie skorzystasz. W tym momencie zaczynacie rosnąć na poziomie fizycznym, na poziomie mentalnym, na poziomie duchowym. I tempo mojego wzrostu świadomości, wzrost świadomości to jest kumulacja tych trzech poziomów, po prostu poziom, zwiększający się poziom wiedzy i umiejętności, narzędzi na tych trzech poziomach, to moja świadomość zaczęła o wiele szybciej iść do przodu, bo w końcu nie wykorzystywałem te osoby, bo one po to są. Ja też jestem po to. Nie dzwońcie do mnie, jak wam samochód zepsuje, naprawdę, ale zadzwońcie do mnie, jak jest nie tak, w czym ja mogę pomóc. I ja też mam jeden dział, ja nie jestem lekiem na wszystko, więc po to się te osoby pojawiają w naszym życiu i albo są wykreowane przez nas, albo są narzucone z góry, ale w dalszym ciągu to, żebyśmy z nich korzystali. I z tych zdarzeń również. Więc Gabrielu, właściwie zgadzam się z tym, co napisałeś, tylko to słowo emocje nie pasuje, bo one trochę za płytkie. Tam troszkę głębiej trzeba, żeby ruszyć ten proces kłania. Bo emocja sama, tak jak mówię, ona jest bezpiecznikiem. To tak naprawdę jakąkolwiek poczujesz w tej chwili, to powinno się już coś pojawić, bo gdyby emocja mogła kreować, to od razu. Ona może, ona ma wpływ, ale musi być duże nawarstwienie tych emocji to na dużej przestrzeni czasu, że ta emocja mogła faktycznie coś zmienić. Ale bardzo często emocja idzie w parze z jakimś wyczuciem. I dlatego u jednego się to szybciej dzieje, drugiego wolniej. Ale ogólnie podsumowując, zgadzam się, Gabrielu, z tym, co napisałeś. No widać, że zauważasz, jesteś na tyle świadomy, że zauważasz takie procesy i twoje podsumowanie jest trafne. A to ja jeszcze powrócę do mojej części pytania. Rzeczywiście nazwijmy te emocje uczuciami, żeby to było bardziej spójne. To czy w książce masz, Grzegorz, jakieś takie fragmenty, które pomogą wygenerować odpowiednio mocne uczucia, żeby wytworzyć tą energię? To znaczy tak, są wpisy tam oczywiście o kreowaniu, są wpisy na temat przyciągania, jest tam wpis właśnie tłumaczący różnicę między tym przyciąganiem a tym kreowaniem i tak dalej. Ogólnie no jest tam wpis jeden właśnie o tym kreowaniu, jest kilka wpisów bodajże, dokładnie, kilka rad, jak to robić, więc na pewno w tej książce znajdzie się coś w tym temacie, o którym teraz rozmawiamy, więc na pewno można tam coś znaleźć dla siebie. Mhm. Powiedz jeszcze tak, no bo skoro doszliśmy do takiego momentu, że mamy pewien zasób narzędzi, żeby skorzystać z tej mocy sekretu, z mocy kreowania różnych rzeczy w naszym życiu. No i wiemy, że najpierw powinniśmy wygenerować odpowiednie emocje, one mają się przerodzić w uczucia, to nam daje energię, żeby na poziomie fizycznym wykonywać jakieś akcje, tak, coś zrobić, żeby właśnie może wtedy już przyciągnąć, czy może właśnie wykreować w świecie fizycznym te rzeczy, o które nam chodzi. I pytanie brzmi następująco. Skąd ja mam wiedzieć, jakie to mają być akcje? Czy właśnie, czy ja mam wiedzieć, czy mam się nad tym jakoś zastanawiać, czy mam
medytować, żeby mi to przyszło samo do głowy. Mówisz przykład Quentina Tarantino, że jemu to przychodzi do głowy, tak, że jest w takim stanie, nie wiem, skupienia, powiedzmy jakiejś medytacji i jemu to po prostu przychodzi. I on wtedy te dialogi wsadza w film i wszyscy się zachwycają. Czy my wszyscy chcąc wykreować rzecz X, czy właśnie jakieś zdarzenie, to też mamy się jakoś dostroić do tego, żeby wiedzieć, co mamy robić, jak to wygląda? Tak. I znów muszę powrócić tylko do tego, co powiedziałem. Każda osoba jest na różnym poziomie świadomości. Różny poziom świadomości oznacza, że na różnej intensywności dana osoba może czerpać z poziomu duchowego. No bo gdyby nagle dostała z tego poziomu duchowego więcej, aniżeli jest na to gotowa, to sobie zaszkodzi albo zaszkodzi środowisku, w którym żyje. Nie dlatego, że chce, czy jest złośliwa, tylko dlatego, że nie poradziłaby sobie z tym wszystkim. Mhm. Więc wraz ze wzrostem świadomości ten kontakt, poprzez który dostajemy jakieś informacje, on rośnie. I powiem wam tak, dam wam jeden ze sposobów, taki na poziomie mentalnym, bo poziom mentalny jest tak naprawdę kluczem. On kreuje ten poziom fizyczny i poprzez niego czerpiemy z poziomu duchowego. Mhm. I mamy jakiś tam kontakt, nazwijmy to, z tym poziomem duchowym. I teraz na poziomie duchowym, żeby ta kreacja mogła się urzeczywistnić, no to musimy czuć, że go pragniemy. To jest ważne słowo. Specjalnie używam słowa chcemy, pragniemy. To musi w nas być, że się z tym dzieje, odmyślisz tylko o tym czymś, to już po prostu cię tam ożywia. Natomiast na poziomie mentalnym powiem wam na przykładzie moich związków. Usiadłem sobie pewnego dnia i powiedziałem, że chciałbym przyciągnąć, specjalnie mówię, bo to był etap, kiedy mówiłem o przyciągnąć, chciałbym przyciągnąć właśnie jakąś fajną kobietę, z którą zostaje fajną relację, bo jak na razie to jakoś nie wychodzi. A teraz technicznie. Jeżeli nie jestem gotów na dobrą relację, kim ja cudem to przyciągnę. I teraz jest kolejny punkt, w którym odróżnimy przyciąganie od kreowania. Jeżeli nie jestem gotów na relację, żeby coś dać kobiecie, albo tym bardziej coś o niej brać, to ja sobie tego nie wykreuję, bo nie mam do tego narzędzi. A przyciąganie mnie zmyli i ja będę ciągle starał się to przyciągnąć. Ja nie zwrócę uwagi, że ja nie jestem gotów na to. I teraz daję wam pewnego rodzaju narzędzie na poziomie mentalnym, jak ułatwić sobie to kreowanie. Ja sobie zadałem proste pytanie. W kontekście, w którym chcecie coś wykreować, po co mi to, co chcę wykreować? Co mi to da? Czego mi brakuje, żebym to mógł wykreować? I nagle po zadaniu sobie tych pytań, nagle się okazuje, że z wielu rzeczy zrezygnowałem, bo pomyliłem chcenie z pragnieniem. Jak sobie zacząłem odpowiadać na te pytania, co trwało ileś dni, bo to nie chodzi o to, żeby to w 3 minuty zrobić. Czasami tygodnie, 2, 3, ja sobie tak codziennie o tym myślałem i po 2 tygodniach nagle dochodzę, kurde, ja nie wiem w ogóle skąd mi się w głowie wzięło, że ja na przykład czegoś chciałem, no że czegoś pragnąłem. Potem się okazało, że to było chcenie, czyste jakieś ego, a potem, bo czuję niskie poczucie własnej wartości, abym zabłysnął przed znajomymi. Kurczę. No i teraz wyobraźcie sobie, że to, co ja chcę, to przyciągam. No to ja bym niszczył siebie i ich. A kreowanie ma pewne warunki. Ty musisz być gotowy na wykreowanie czegoś. To nie jest tak, że już. A w przyciąganiu już tego nie znajdziecie. Więc zadajcie sobie pytania. Po co mi to? Czego potrzebuję? Co z tym zrobię? Jak to się w ogóle wydarzy? I nad tym kontemplujcie. I teraz tak, słabe rzeczy, które nie są wasze, które nie do końca może nawet wydaje się wam, że pragniecie, a jednak chcecie, to one mogą opaść, one mogą osłabnąć. I wtedy zdacie sobie sprawę, aha, to albo na to jeszcze nie czas, albo zdacie sobie sprawę, że no tak, w zasadzie to ja tego nie chcę. Bardzo proste, lubię tak bawić się ludzkim umysłem, kiedy rozmawiam, no zwłaszcza z kobietami, na przykład na temat małżeństwa. Jest fascynujące. Ja ogólnie uwielbiam prowokować ludzi, uwielbiam, co możecie nawet zobaczyć na moim Facebooku, posty specjalnie prowokujące i sprawdzam, jak ludzie się zachowają. Więc rozmawiam z kobietami na temat małżeństwa i pytam, a wyobraźmy sobie, że po prostu z nim żyjesz. Nie ma tego papierka, nie ma tej całej ceremonii, po prostu z tym żyjesz. Co się zmieni?
No i szuka. I w sumie, no, oprócz imprezy, oprócz wydania kupy pieniędzy, oprócz jakiejś tam tej całej ceremonii, no, w sumie nie jest mi w stanie powiedzieć, co się zmieni. Ja już wiem w takim razie, że to jest schemat mentalny. Ta cała otoczka to jest schemat mentalny. Ona tego chce, ona tego nie musi mieć, ona tego nie pragnie, ona tego chce, bo... I teraz się odpalą schematy, bo co sąsiedzi powiedzą, co rodzina powie, co koleżanki, a czym ja zaimponuję i tak dalej, i tak dalej. I wtedy osoba zaczyna uciekać. Nie, to wcale nie tak, to tak po prostu jest i tak trzeba robić. I już wiem, że to nie jest coś z głębi. To jest coś na poziomie mentalnym, co okej, może sobie zrobić, jasne. Tylko mi chodzi o źródło zawsze tego. Kreować, jeżeli chcemy coś wykreować, to tak naprawdę to musi iść z tego dołu, od tych uczuć, a nie z poziomu mentalnego, bo na poziomie mentalnym też możemy stworzyć myśl i stworzyć coś na poziomie fizycznym. Tylko ta myśl będzie iluzyjna. I teraz w świecie dlatego są problemy, bo zderza się rzeczywistość, która jest produkowana od poziomu duchowego, z iluzją z poziomu mentalnego. I my przestajemy odróżniać, co jest prawdą, a co nie. I my się gubimy w tym świecie dzisiejszym. Więc jak chcecie coś wykreować i chcecie naprawdę do tego podejść tak rozwojowo, zadajcie sobie pytanie, po co mi to? Tak szczerze, porozmawiajcie ze sobą po prostu. Po co mi to? No po co, Grzegorz, ci to jest? Ja sobie zadałem pytanie w sprawie związku. Po co mi to i tak dalej? I okazało się, że ja nie wiem, po co ja chcę mieć związek w ogóle. I okazało się, że no ja chcę mieć związek. Pierwsze rzeczy, które mi wyszły, to, no bo ze znajomymi, przecież oni tam chodzą w parach do kina, no to ja bym z nimi chodził, bo jakbym miał dziewczynę, to bym z nimi chodził, nie? No, żeby czas wolny spędzać, rozumiecie? Takie rzeczy wyszły mi w momencie, jak sobie zadałem pytanie, po co mi związek? Mówię, kurde, wypełniacz czasu, nic więcej. A ostatnia rzecz, jaka mi wyszła, to, bo się czuję samotny. Ostatnią rzecz, jaką wymieniłem, to było... No to zacząłem grzebać w tej samotności. A to czemu się czujesz samotny? Czemu to jest ostatnia rzecz, którą wymieniłeś? Czemu nie pierwsza? A co to znaczy samotność? I po jakimś tam czasie, no strzelam, dwóch, trzech tygodniach takich kontemplacji, ja zrozumiałem, na czym polega związek. Rozumiecie? Zaczęło się od chęci wykreowania czegoś, a ja zrozumiałem, na czym to polega i zgadnijcie co. I się pojawił. Jak zrozumiałem, czym on jest. Tak się kreuje. Na kontemplacji tu, a nie na muszę to być, muszę mieć miliogramach, gdzie one są, muszę je wciągnąć po tej, no są już czy nie są. Ty najpierw zrozum, po co ci pieniądze, czym są pieniądze, co one ci mają dać, albo to zastąpić. Czy to, co ci mają, jest iluzyjne, na zasadzie nie grupa będzie to. Czy to, co ci mają dać pieniądze, to jest coś, co będzie wspomagało twój rozwój świadomości na tych poziomach. Czy że znajomi cię akceptują, czy w tym zakresie będzie wspierał? No raczej w tym. Bo wtedy nawet nie chodzi o to, tylko jeżeli pojawi się milion, jak przerobisz to głębiej, nagle się okaże, że potrzebne tylko 100 tysięcy. Wcale nie milion. Milion to był po to, bo ta reszta to znajomi, jakiś samochód kupię, to wtedy będę chciał wychodzić, bo nie będzie wstydu, bo jeżdżę starym Golfem. I jak to zrozumiesz, to wtedy ta kreacja wzmacnia się. To wtedy to zaczyna działać, bo pamiętajcie, chcecie coś wykreować do tego zewnętrznego świata, który jest przez was kreowany, czyli on jest jakby wtórny, no to z tą kreacją będzie ciężko. Ale jeżeli cokolwiek nie robicie, robicie dla swojego wzrostu, uwaga teraz, nie egoistycznego wzrostu, tylko wzrostu po to, żeby mógł jeszcze lepszy kreować ten świat i żeby inni mogli z mojego świata korzystać, bo każdy kreuje swój świat. To jest jak w tej grze Super Mario Bros. Tam są różne światy. I teraz niech inni korzystają z mojego świata, niech ten świat będzie jak najbardziej korzystny. To ja wtedy... Cały mechanizm będzie za tym, żebym ja więcej kreował, bo więcej z tego będą inni brali i w zamian też coś dawali. Bo pamiętajcie o jednym. Problem z kreowaniem polega też na tym, że jeżeli ty tylko bierzesz z innych światów, a ze swojego nic nie dajesz, to tym bardziej będziesz blokował kreowanie, bo będziesz musiał się oczyścić z tego całego
no, nazwijmy to z tej negatywnej energii, bo już nie chcę w to głębiej wchodzić, bo tam się różne rzeczy mogą dziać, ale pamiętajcie, że musi być wymiana. To jest to, co ja was poprosiłem na początku. Ja dam wam jakąś wiedzę. Nieważne, czy ona, kurczę, zmieni wasze życie diametralnie, czy tylko coś wam uświadomi. Nieważne, czy ktoś ci pożyczy złotówkę, czy da ci 100 tysięcy, powinieneś coś dać w zamian. I ja prosiłem, udostępnijcie ten live i ja daję zgodę na wszystkich trzech poziomach, że w zamian za moją wiedzę, w zamian za wysłuchanie tej rozmowy i uczestniczenie w niej, bo możecie zadawać pytania, proszę o udostępnienie, energia się zwraca. I teraz uwaga, ktoś, kto zwraca energię, bardziej wpływa na kreowanie, a ktoś, kto nie zwraca, to ta kreacja będzie mu szła ciężej, bo poziom duchowy wie, że to leci z ego. Biorę, ale nie dam wam zbyt wiele. Wziąłem 100 tysięcy, oddałem 100 złotych. No jak tu kreować? Jak tu w tym momencie współpracować z poziomem duchowym, który ma ci dać więcej, kiedy ty nie jesteś otwarty na więcej? Bo jak pożyczyli ci 100 tysięcy, to powinieneś oddać 100 tysięcy i 100 złotych. To jest więcej. A ty oddajesz mniej. Pożyczyli ci 100 tysięcy, a ty oddałeś 100 złotych. To jest mniej. Więc zobaczcie sobie, jak głęboko sięga to kreowanie. To nie jest tylko na zasadzie pomyślę i to mam. Dlatego tam jest jeszcze, wiecie, to jest tak jak ta metafora o tej górze lodowej. Tam widzicie tylko wierzchołek, a pod wodą jest ten cały mechanizm. I ja wam teraz w bardzo dużym skrócie też opisuję ten mechanizm. Popatrzcie, do czego dochodzimy. Dochodzimy do dzielenia się. Wtedy dopiero kreowanie zaczyna lepiej funkcjonować. I jak przychodzi ktoś do mnie i mówi, Grzegorz, u mnie to nie działa, no to ja mam robotę, bo ja muszę teraz szukać, gdzie jest ta przyczyna. To nie jest na zasadzie, źle wykonujesz technikę numer 3. A czy ty dajesz ludziom coś? I tu nagle jest, ale co mam dawać? No nie wiem, no jesteś jakimś narzędziem. Przykładowo, jesteś młotkiem, no masz 100 gwoździ do wbicia. Wbijasz te gwoździe, a może sprawdzasz, czy dobrze są wbite, a wbijesz czasami po prostu tym jaki po prostu, bo on tego chciał, a ty nie miałeś z tego żadnej korzyści, a może nawet straciłeś? I nagle ludzie myślą, no wiesz, no ostatnio dałem 5 zł tam jakiemuś biednemu na ulicy. Oj, proszę cię. No to jest 0,5% twoich możliwości. Nie chodzi o to, żebyś mu dał milion. Nie, ja nie w tą stronę. Widzicie, tu nie chodzi o to, co dajesz, tylko jak dajesz. Ty masz to dawać z poziomu duchowego. Ty masz po prostu być dawaniem, a nie, dobra, dam mu dychę, to może coś przyciągnę dzisiaj, jakąś stówę. Tak nie działa. Przyciągać, teraz będę trochę egoistyczny. Przyciąganie może tak działa, ale nie kreowanie. Tak, wbiłem trochę szpilkę. Ale kończę mój punkt, bo znowu się rozgadałem. Mam nadzieję, że rozumiecie to, co teraz mówiłem, bo się znowu, że tak powiem, wszedłem w proces i zniknęło mi wszystko, tylko był przekaz. Nie, no myślę, że przekaz jest jasny. I mi to o tyle jeszcze naświetliło całą sytuację, że w tym kreowaniu chodzi też o to, żeby im więcej kreujemy takiego świata, który jest dobry też dla innych, im więcej robimy rzeczy, które są, z którego inni mogą korzystać, tym więcej mamy swoich możliwości, żeby ta kreacja przychodziła łatwiej albo żeby przychodziła na większą skalę, bo to na zasadzie dostajemy małą zabaweczkę i jeżeli ją damy też innym, żeby też się pobawili, no to okej, to w nagrodę jakby dostajemy zabawkę trochę większą. I znowu, jeżeli tą większą zabawką damy się pobawić innym, to dostajemy jeszcze większą, tak? I trochę na tej zasadzie coraz wyżej, dokładnie tak jak... I to jest ten wzrost. I dlatego następuje wzrost. I jeszcze mam jedno też przemyślenie odnośnie trochę wcześniejszej rzeczy, o której mówiłeś, bo wydawałeś taką analogię do tego, że jesteśmy w pracy, tak, w firmie. Ktoś jest pracownikiem szeregowym, ktoś jest kierownikiem, dyrektorem i tak dalej. Mówiłeś, na końcu jest prezes, który może wszystko i to było odniesienie do tego, że niektórzy muszą dłużej pracować na to, żeby coś im się ziściło w świecie realnym, a niektórym to przychodzi bardzo prosto. Ale zobacz, bo tu podawałeś, że ktoś inny no, dłużej pracował już kiedyś i jest na tym wyższym poziomie i dzięki temu teraz łatwiej mu pewne rzeczy wykreować. I wydaje mi się, że w świecie realnym jest dokładnie tak samo, bo w tej analogii ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, jest dyrektorem, ma po prostu różnego rodzaju zasoby. Ma zespół do spraw X, zespół do spraw Y i on wystarczy, że sobie coś pomyśli,
Nawet czasami tego nie zwerbalizuje, bo jego współpracownicy już na tyle długo z nim współpracują, że go znają. Jak on tylko zrobi odpowiednią minę, to ktoś już pomyśli, a to pewnie chce, żeby, nie wiem, kawę mu zrobić. Tak? To jest taki trywialny przykład, ale to na tej zasadzie działa. I gdy ktoś ma takie duże możliwości i mówi, zróbmy dzisiaj to, to i to, wpadłem na świetny pomysł i to nie jest na zasadzie, że on teraz musi od początku sam wszystko robić, bo on to może kiedyś już zrobił, a teraz ma, nazwijmy to, od tego ludzi, tak? I mówi, to teraz pani Krysiu, róbmy to, to, to i to, panie Zbyszku, robimy to, to i to. Procesy są poukładane, mamy zasoby, mamy w firmie pieniądze, mamy w firmie narzędzia, mamy w firmie jakieś, nie wiem, koparki, spychacze i tak dalej. I coś, ktoś musiałby to z własnymi rękoma robić przez długie miesiące, to nagle mając te wszystkie zasoby, coś się wydarza w 1, 2, 3 dni. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa analogia właśnie do tego, co powiedziałeś odnośnie prawa kreowania czy holistycznego prawa przyciągania, że jeżeli ktoś przerobił już te wszystkie poziomy, no to dlatego mu szybciej wychodzi, bo ma już te pewne możliwości. Marcinie, jesteś najlepszym moim uczniem. Taki żart. Natomiast dołożę coś do tego. I teraz rozumiecie, dlaczego nie warto komuś zazdrościć, że zazdrość jest bardzo niskowibracyjną energią, bo zazdrościsz tak naprawdę niczego, bo on zapracował na to, co ma, jeśli ma więcej od ciebie. Więc zamiast mu zazdrościć, zamiast go atakować, zamiast wymyślać historię, że nawet jak dostał od rodziców, to on na to zapracował na głębszych poziomach, żeby to dostać, bo już nie musi na to pracować, bo pracował na to wcześniej. Więc zazdrość, taka frustracja, że ktoś coś ma, w ogóle patrzenie na innych i porównywanie się jest niskowibracyjne i to blokuje kreowanie w waszym świecie. Więc nie ma sensu. Ja mogę na przykład, to już powiem tak, zazdrość, ale taka pozytywna, nie niszcząca, że ja ci zazdroszczę, to cię zastrzelę, tylko ja ci zazdroszczę i dowiem się, jak ty to zrobiłeś i czy ja mogę coś z tego do siebie wziąć. Taka pozytywna, taka zawiść. O, znowu chyba straciliśmy Grzegorza. Ale już się pojawia z powrotem. Ale już... Tak, jesteś. No. Mówisz, że taka pozytywna zazdrość. Że tak, pozytywna zazdrość niż zawiść jest lepsza niż kurczę, takie wytykanie, że on ma, a ja nie. Kurczę, nie możesz mieć problemu z tym, że uczeń w ósmej klasie ma większą wiedzę od ciebie, jak jesteś na przykład w klasie drugiej. Jaki sens ma w ogóle porównywanie się? Żadnego. Nie wiem, czy Grzegorz jeszcze do nas wróci, bo coś zniknął całkiem. Nastąpiła jakaś blokada. Moi drodzy, nie wiem, czy tu nas techniczne problemy pokonają, czy nie, natomiast no, jesteśmy już wspólnie prawie godzinę, więc i tak zbliża się czas końca i może na zakończenie po prostu powiem, że te osoby, które są ciekawe tymi wątkami, które poruszaliśmy przez te nasze spotkania, to zapraszamy po prostu do skorzystania z wiedzy Grzegorza, która jest zawarta na kartach książki, tak? Bo książka Holistyczne podejście do życia będzie dostępna 26 września, czyli już za, ile tam mamy dni? Dzisiaj 19, to za 7 dni, za tydzień równy. Tak? Czyli ja już jestem? Jesteś. No nie wiedziałem, czy wrócisz, to już robię takie powolne zakończenie, bo już jesteś na godzinę na wizji. Właśnie mówiłem, że osoby, które są ciekawe tych wątków, o których opowiadasz, twojej wiedzy, no to chyba najlepszym sposobem jest raz poznanie ciebie i bycie na szkoleniach, na spotkaniach, które prowadzisz, to jest oczywiste, ale ja zawsze mówię, że książka jest taką esencją wiedzy danej osoby, bo taki trening, warsztaty, spotkanie to jest żywe. To czasami nie ma czasu, żeby się zastanowić nad czymś. Książka jest takim zapisem pewnych myśli, nad którymi na pewno ktoś usiadł i przemyślał wielokrotnie, zostały one doszlifowane, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby mieć taką krystaliczną tą wiedzę, krystaliczny przekaz tego, co rzeczywiście chciałeś powiedzieć, to myślę, że książka jest idealnym narzędziem, żeby cię też poznać, bo to jest świetny sposób na to, żeby zobaczyć, czy jest nam po drodze. Tak, mamy kilka live'ów, możecie sobie tutaj obejrzeć też te poprzednie, widzicie energię, czujecie, jak Grzegorz się zachowuje,
ale książka jest takie bardziej intymne obcowanie, bardziej skupienie się nie na powierzchowności, tylko na tym, co rzeczywiście, jaki miał być ten przekaz. On został przemyślany, został opracowany, tam nie ma przypadkowych słów, też układ rozdziałów, poszczególne wpisy mają swój sens, żeby, no, żeby to był całościowy przekaz, żeby każdy mógł skorzystać i wziąć coś dla siebie, mieć przemyślenia i skorzystać z holistycznego rozwoju osobowości, bo podkreślę, to jest coś, co Grzegorz odkrył ze swoich własnych doświadczeń. To nie jest wiedza z innych książek, to jest bardzo unikatowe. I można by powiedzieć, że to jest trochę jakby strzał do własnej bramki, bo ty sam mówisz, że nie czytasz książek, że w wielu książkach to są różnego rodzaju, różna wiedza, nie zawsze jest ona sprawdzona. No, my się staramy bardzo, żeby ta wiedza, którą wydajemy, żeby ona była sprawdzona i ja cały czas, ja przeczytałem mnóstwo książek, ja jestem po tej drugiej stronie barykady niż Grzegorz, że dla mnie czytanie książek jest jednym z ważniejszych procesów wzrostu i okej, jakby nie wchodźmy w to, każdy ma swój, nasi czytelnicy też, niektórzy wolą czytać, niektórzy wolą oglądać wideo, każdy jest inny, ważne, żeby się rozwijać, ważne, żeby iść w stronę tego, żeby stawać się coraz lepszym. I tak jak mówię, no i tak książka jest dla tych osób, które lubią czytać i które chcą w ten sposób zdobywać wiedzę, więc tym bardziej zachęcamy właśnie te osoby. 26 września ty Grzegorz będziesz miał ze sobą na spotkaniach autorskich książkę, prawda? 27-28, to zaraz ci oddam głos. Ja chcę powiedzieć, że na pewno na www.złotemyśli.pl książka będzie dostępna od 26. Będzie też na pewno w dobrej cenie na początek, bo chcemy nagrodzić te osoby, które nam zaufają na początku, a Grzegorz powie tutaj, teraz się pochwali, gdzie ma spotkania autorskie, gdzie można uścisnąć mu dłoń, porozmawiać i właśnie też książkę będzie można nabyć. Jasne. Jak na razie od razu po premierze, czyli po 26, bo 26 to będzie takie huczne, internetowe jakby rozpoczęcie tej całej kampanii. Natomiast 27 w Katowicach, obok Galerii Katowickiej, w samym centrum, jest spotkanie w księgarni Tak Czytam. O 17.30 tam będzie spotkanie autorskie. I tam, tak jak mówię, będzie można ze mną porozmawiać, nabyć książkę, wziąć autograf, zrobić sobie zdjęcie, ale będzie taka prelekcja, nazwijmy to, będzie trwała około 1,5 godziny. Będę tam przepytywany, będziemy rozmawiać na różne tematy, no stricte też na temat książki, a 28, dzień później, dokładnie w południe, o godzinie 12, kilka ulic dalej, w Pozytywnej Kawce na ulicy Sikorskiego, jak dobrze pamiętam, będzie powtórnie spotkanie autorskie, ale ono będzie inne, nie będzie dokładnie to samo, więc zachęcam tych, którzy mogą być na obydwu spotkaniach, dlatego że jakby poznałem osoby prowadzące i to są diametralnie różne osoby, będzie totalnie jakby od innej strony to wszystko przebiegało. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale zapraszam was na obydwa spotkania, bo naprawdę będą się różniły i no, na obydwu spotkaniach poruszymy też różne tematy, więc można sobie to potem zebrać w jedną całość, no i poszerzyć swoją świadomość. Ja będę do waszej, więc będziemy mogli sobie twarzą twarz się spotkać i porozmawiać. Ja tylko dodam, odpowiadając na pytanie Damiana, czy będzie też w wersji e-book. Będzie, ale startujemy z wersją fizyczną. Także najpierw wersja fizyczna, potem też będzie w wersji e-bookowej. Moi drodzy, autor książki Holistyczne podejście do życia, Grzegorz Cieślik, był dzisiaj moim gościem. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję. Za aktywny udział, za ciekawe pytania, za reakcje i za generalnie uczestnictwo i spędzenie tego czasu z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Holistycznej nocy. Holistycznej nocy. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.